dobrym składzie dzisiaj, pełnym wymiarze, że tak powiem, osobowym, silnym, zwycięstwo, ale czy to jest komplet zespołu? Niestety nie. Dzisiaj zabrakło kilku kluczowych zawodników, przede wszystkim naszego, że tak powiem, króla strzelców ligi, czyli Patryka Kasongo, który w ostatnim meczu nabawił się kontuzji, wykręcił kolano i, że tak powiem, czekamy na informacje od lekarza. Jutro ma USG, zobaczymy, co będzie się działo, ale prawdopodobnie runda dla niego już się skończyła, choć mamy cichą nadzieję, że wróci i serdecznie czekamy za nim. Są różne metody szybkiego powrotu do zdrowia w środowisku piłkarskim, jak wiecie, niekonwencjonalnego leczenia. Skąd wzięliście Patryka, skąd wzięliście siebie, jak ten skład, nie wiem, czy ty zbierałeś, czy ktoś, co to jest za ekipa? Znaczy ja tutaj z kolegą, z Adrianem Chojeckim zbieraliśmy ekipę. Ogólnie jesteśmy grupą znajomych, każdy z nas gdzieś grał po czwartych ligach, okręgówkach, A-klasach, B-klasach. Że tak powiem, zawsze chcieliśmy gdzieś tam przy spotkaniach, przy piwku, tutaj gdzieś się spotkać i pograć w piłkę, ale nigdy nie było takiego terminu, który mogliśmy dograć, także zrobiliśmy zrzut, a jak wiadomo, jak są pieniądze, to każdy przyjdzie, żeby pograć. I tak tutaj jest wyszło. Zobowiązanie. Ale już mieliście kiedyś za sobą debiut jako team? Nie, każdy gdzieś z nas grał razem, ale każdy gdzieś oddzielnie, pogrywaliśmy gdzieś na jakichś orlikach, znamy się i tak tutaj skleliśmy skład węgla i papy. Macie 11 napastników, czy różnie się poukładaliście, wszystko jest okej? Okay. Nie. Akurat, że tak powiem, każdy jakoś tam trzyma swoje pozycje. Wiadomo, jak przy takim meczu jak dzisiaj, każdy chce strzelić trochę bramek, bo przeciwnik się otwiera. No ale, że tak powiem, powinniśmy dzisiaj trochę więcej tutaj dołożyć. Mamy nadzieję, że w kolejnych meczach pójdzie nam lepiej. Mamy, zobaczę, wszystko ok. Może ktoś chce wystąpić, zapraszam. Bo zaczęliście dobrze, jak się sprawdzacie w tej lidze, bo oczywiście można przy piwku rozmawiać, można dużo meczów oglądać, grać, ale liga weryfikuje, tak czy nie? Tak, dokładnie, że tak powiem, mieliśmy rozpoczęcie z wysokiego C. No właśnie, widziałem, że całkiem wysokie. Dobre wyniki, jednak tutaj dwa mecze, że tak powiem, trochę nam uciekły te punkty. Mamy nadzieję jednak, że podtrzymamy teraz pasję i pójdzie nam lepiej i damy awans do wyższej ligi. Patryk to jest taki rzeczywiście czołowa postać w ofensywie, czy budujecie na takim jakimś szkielecie swoją drużynę? Tak, mamy Patryka, mamy Adriana Chojeckiego, to są osoby, które gdzieś tam, powiedzmy, grali troszeczkę wyżej, mają gdzieś, są gdzieś obegrani. Co prawda razem nigdy nie grali, ale jak widać, jeżeli ktoś potrafi grać w piłkę, to zawsze znajdzie partnera na boisku. Już wiecie wszystko o sobie jako drużynie? Czy wiecie, co trzeba poprawić, co zmienić? Kogo to kupić na jakąś pozycję, jak w środowisku piłkarskim? Że tak powiem, wydaje mi się, że jeszcze nie do końca znamy się, bo są jakieś tam niesnaski, czasami jakieś nerwy, wiadomo, straci się głupią bramkę. Jednak, że tak powiem, zintegrujemy się przy jakiejś lidze mistrzów i myślę, że pójdzie dobrze.